Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o błędach, których dobrzy gracze nie powinni popełniać. Jest to oczywiście druga część, dlatego że pierwsza bardzo mocno przypadła Wam do gustu. W tym momencie jest tam już ponad 3000 wyświetleń, więc lecimy za ciosem, robimy kolejną. No i będzie ona oparta głównie na Waszych komentarzach, dlatego że zostawiliście mi ich tam bardzo dużo pod tamtym filmem, bardzo dużo sugestii. No i faktycznie o kilku błędach, które są dość często powielane przez nowych graczy, zapomniałem, nie omówiłem ich, no ale dzięki Wam mi się przypomniało. Zrobiłem sobie listę 9-punktową, no i dzisiaj ją sobie omówimy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i jeżeli jakiś błąd Wam przyjdzie do głowy, nie było go w pierwszej części, nie będzie go dzisiaj, to piszcie komentarze, jak znowu się troszkę uzbiera, no to zrobimy kolejną część. No i dobrze, myślę, że możemy przechodzić. Pierwszym błędem jest sprzedaż pierwszej broni. Dlaczego nie warto to tego robić? Wiadomo, jak sobie zaczynacie tutaj grę, jak tworzycie nową postać, no to wasza postać jest w całości goła, natomiast ma broń i to jest tak zwana broń z pierwszego levela. Dlaczego nie wolno jej sprzedawać? Dlaczego lepiej ją zostawić? Ano dlatego, że w klaserze mamy takie osiągnięcie jak bezkres możliwości, ulepsz przedmiot 10-krotnie i załóż na swoją postać, no i to możemy zrobić na 90 levelu, jak odblokujemy kowala. Dlaczego zostawiamy tą pierwszą broń? Ano dlatego, że ją możemy ulepszyć nawet razy 20, czyli do maksa za darmo. No bo wiadomo, jest to broń z pierwszego levela, ona tam praktycznie nic nie daje. No i dzięki temu możemy bardzo szybko to osiągnięcie zrobić. Trzymamy sobie taką broń z pierwszego levela gdzieś tutaj w ekwipunku, dobijamy 90 level, ulepszamy ją razy 10 albo nawet razy 20, bo to mówię, nie ma znaczenia. Zakładamy na naszą postać, no i to osiągnięcie nam się robi praktycznie za darmo. Więc dlatego należy pamiętać, że jak zaczynamy gdzieś grę, no to tą broń z pierwszego levela warto jest sobie zostawić aż do odblokowania kowala. Dobrze, kolejnym błędem jest ulepszanie kopalni klejnotów na początku. No i właśnie o co tutaj chodzi. Jak sobie odblokujemy twierdzę, czyli na poziomie 25, no to kopalnie klejnotów powinniśmy postawić na poziom pierwszy i aż do momentu zbliżania się do zamknięcia pierwszych 9 lochów jej nie ruszać. Dlaczego? Ano dlatego, że im mamy wyższy poziom kopalni klejnotów, tym oczywiście więcej golda kosztuje kopanie gemów, tym więcej surowców kosztuje kopanie gemów. No i to jest na początku bardzo nieopłacalne, dlatego że za dużo nam nie zmienia. Oczywiście na początku, jak zaczynamy grać, no to mamy problemy z goldem, nie ma tego golda za dużo, no a właśnie jak tutaj sobie jeszcze tą kopalnię klejnotów ulepszymy na wyższy poziom, to wtedy będzie to wszystko droższe, więc nie ma to sensu, to jest błąd. Tą kopalnię z poziomu 1 do 10 powinniśmy zacząć ulepszać dopiero jak się właśnie zbliżamy do zamknięcia pierwszych 9 lochów, no bo potem ta kopalnia 10 jest nam potrzebna, żeby wydropić serce do podziemi, no i wtedy powinniśmy już to zrobić. Natomiast wcześniej nie ma to totalnie sensu. Jak ktoś na tym 25 albo 30 levelu ulepszy sobie na jakiś poziom drugi, trzeci i tak dalej, to jest to bardzo duży błąd, jest to tak naprawdę no takie spowolnienie sobie progresu w early game'ie, dlatego że po prostu będzie Wam ciężej kopać klejnoty i tak dalej, wiadomo jak to działa, więc zostawiamy tutaj kopalnię klejnotów na poziomie pierwszym, aż do około tam, myślę, 100 levela, coś takiego, aż do po prostu zbliżania się tutaj do zamknięcia pierwszych 9 lochów w strefie światła. Dobrze, lecimy dalej. Kolejnym błędem jest zbyt mocne ulepszanie boków, ewentualnie szczęścia. No i o co tutaj chodzi? Ogólnie teraz jakieś tam mądre głowy wyliczyły, że najlepiej jest trzymać sobie boki, czyli te statystyki, no po prostu nie naszą główną statystykę i nie HP, wiadomo, w przypadku Magusia jest to siła i zręczność, na około 1/6 ceny naszej głównej statystyki, czyli jak nam tutaj główna statystyka kosztuje 10 milionów, to już jest max, no to wtedy tu powinniśmy mieć jakoś tam 1 600 000 kosztów właśnie zręczności i siły w moim przypadku, no i więcej nie ma sensu, więcej po prostu nie opłaca się, nie ma tutaj powodu, żeby to bardziej ulepszać. Ja nawet to zaczynam, w sensie kończę ulepszać szybciej, dlatego że jak widzicie, mam tutaj zręczność na 1550, tutaj mam na 1530 siłę, no i już tego dalej nie podbijam, chyba że mam tam jakąś misję dnia, żeby to zrobić. Tak czy inaczej, no takie 200 boków, jak już tutaj oczywiście nasza główna cecha oraz HP kosztuje 10 milionów, to jest max, nie ma co tego bardziej ulepszać, bo mija się to z celem. Jeżeli chodzi o szczęście, no to tak samo, myślę, że jakoś do 1250, 1300 w podstawie można to ulepszyć i również nie ma sensu, dlatego że to są useless
źle statystyki za dużo nam później nie dają. Później się liczy głównie tutaj inteligencja, w sensie no, głównie nasza główna cecha, czyli w moim przypadku inteligencja, no i oczywiście HP. No a mówię, te boczki około 1/6 ceny głównej statystyki, żeby to sobie tak utrzymać i będzie jak najbardziej ok. No a szczęście to tam wrzucać jakieś resztki, no i zatrzymać na jakimś, nie wiem, no ja tu mam 1600 na przykład, ale jakoś 1300, może tam maksymalnie 1500, no i już nie ma co tego bardziej wrzucać. Widziałem, że co niektóre osoby, na przykład jako wojownik, sobie idą równo siłę i inteligencję, 1:1, widziałem takie kwiatki, widziałem takie postacie, więc pamiętajcie, żeby te główne statystyki sobie no o wiele bardziej rozwijać, żeby po prostu te boczne statystyki i szczęście zostały prędzej czy później w tyle, no bo nie ma sensu za dużo tam golda wydawać, bo jest to po prostu marnotrawstwo i akurat mnie tutaj wylogowało, co chwilę jakieś są błędy z tymi serwerami. Dobrze, lecimy dalej. Teraz jeżeli chodzi o wierzchowca tutaj w stajni, no to takim wierzchowcem, który powinniście minimum sobie trzymać, minimum używać, to jest wierzchowiec 30%. Dlaczego? Dlatego, że te mniejsze wierzchowce, czyli w moim przypadku tutaj świnia, która nam daje minus 10%, no i wilk, który nam daje minus 20%, są totalnie nieopłacalne. Widziałem, że naprawdę sporo osób jeździ na tych wierzchowcach. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, dlaczego tak jest, no ale tak czy inaczej minimum takim wierzchowcem jako gracz free to play to jest Raptor. Tutaj musimy wydać jednego grzyba na 14 dni. Codziennie z pierwszej misji dostajemy, jak robimy sobie awkę, dostajemy grzybka. Ten grzybek jest gwarantowany, więc na spokojnie tego Raptora zawsze możemy mieć, no i po prostu lepiej go używać. To jest takie absolutne minimum. Wiadomo, gracze eko oraz grzybiący sobie używają tutaj najlepszego smokogryfa, no ale świnia i wilk to są useless wierzchowce, nie ma sensu ich używać. Pamiętajcie o tym, bo też widziałem, że właśnie na takim wilku albo tam chyba koniu bardzo dużo osób jeździ. Nie ma to totalnie sensu. Dobrze, kolejną sprawą jest złe zarządzanie gildią na początku serwera. No i o co tutaj chodzi? Chodzi oczywiście o robienie wypraw, dlatego że jak sobie robimy gildię, jak jesteśmy tam jakimś liderem, oficerem, mamy w planach gildię, już sobie skompletowaliśmy skład, zaczynamy na nowym serwerze, no to widziałem, że co niektórzy robią po prostu ataki. Od samego początku robią ataki i tutaj za bardzo się nie przyjmują wyprawami. No tak to nie działa. Jak sobie obserwujecie topki na jakichś nowych serwerach, takie topowe gildie, no to widzicie, że na początku są one po prostu jakoś tam nisko w rankingu, bo każda dobra gildia, szanująca się gildia, robi wyprawy. Każda wyprawa zrobiona to jest plus 2% tutaj trenera i skarbca. Maksymalnie mogą te wyprawy nam dać 100%, czyli po prostu 50 wypraw musimy zrobić i na tym się każda dobra gildia fokusuje. Nie ma sensu tutaj robić ataków. Oczywiście wiadomo, no jak jesteśmy dość słabszą gildią, w sensie no po prostu słabszą gildią, która na przykład wie, że kolejnej wyprawy dość długo nie zrobi, no to wtedy można zaczynać coś tam atakować. Ale na początku te wyprawy są takie proste, że nawet gildie free to play nie mają z nimi problemu, więc na początku trzeba po prostu robić wyprawy, trzeba się na tych wyprawach fokusować, no i potem jak już są jakieś duże bloki, to można pomyśleć o atakach, no ale wyprawy to jest priorytet, żeby zrobić jak najszybciej do tej 50 wyprawy, żeby mieć już tutaj maksa z ulepszeń gildyjnych, no i wtedy, tak jak wspomniałem, można myśleć o jakichś, no, jakichś tam atakach i tak dalej. Na początku mija się to z celem, no a widziałem, że co niektórzy tak robią, że olewają wyprawy, no i od samego początku robią właśnie ataki. To jest złe, to jest błąd, jeżeli, nie wiem, jesteście oficerem w gildii i wasz lider tak robi albo coś takiego, to zwróćcie mu uwagę, no bo mówię, to jest niepotrzebne, to jest po prostu marnowanie tutaj dodatkowych procentów do golda, do expa, rozumiecie, co mam na myśli. Dobrze, lecimy dalej. Czary, nie czaruj tego, czego nie musisz. Tutaj kolejna taka, no można powiedzieć, że taki kolejny delikatny błąd, może w ten sposób, dlatego że wiadomo, jak tutaj są jakieś czary, które są useless dla nas, no to nie ma sensu wydawać golda, żeby te czary sobie kupować. Zobaczcie, w moim przypadku ja teraz na przykład, no wiadomo, ja sobie gram na klepsydrach, ja tutaj codziennie misję robię klepsydrami, w ogóle nie muszę czekać, więc nie czaruję w ogóle butów. Dlaczego tego nie robię? Ano dlatego, że te buty skracają mi czas oczekiwania na zrobienie misji, no a skoro ja i tak skipuję za klepsydry, w ogóle nie czekam, no to ten czar jest useless. Oczywiście mamy tutaj osiągnięcie w klaserze, żeby sobie wszystko zaczarować, w tym momencie nie wiem, gdzie ono dokładnie jest, ale coś takiego tutaj było, więc dlatego osiągnięcie
zaklęcia, o tutaj dokładnie zaklęty, dla tego osiągnięcia warto to zrobić, no ale potem jak zmieniamy itemki, to czarujemy to, co jest nam potrzebne. Jak ktoś gra tylko na klepsydrach, no to ten czar na buty mu się nie przyda. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma kompletu runek w swoim głównym ekwipunku, czyli tutaj się posługuje stojakiem, no to wiadomo, na stojaku, jak mamy tutaj ekudawki, no to dobrze jest sobie zaczarować coś takiego jak na przykład no tutaj pierścionek, tutaj może ewentualnie amulet, tutaj zbrojkę. Te rękawice to nie bardzo nam się w misjach przydadzą, tutaj ewentualnie nakrycie głowy, dokładnie pasek, no i jak nie skipuje za klepsydry, no to buty, wiadomo. Natomiast no nie ma sensu czarować czegoś takiego jak tutaj na przykład talizman, bo to nam zwiększa szanse na łupy w najazdach na innych graczy, więc no i tak raczej we kudawki nie atakujemy nikogo innego, we kudawki sobie głównie robimy oczywiście misje, no i potem przełączamy na to nasze główne eku, więc tego nie ma za bardzo sensu czarować. Tak samo jeżeli chodzi o jakieś rękawice, jeżeli chodzi o jakąś broń, to nam raczej w misjach nie jest potrzebne, więc również możemy to no opluć i po prostu tego nie robić. Myślcie co ulepszacie, myślcie co czarujecie, dlatego że no mówię, niektóre czary w co niektórym stylu gry są useless, tak jak na przykład w moim przypadku te buty, no a na moim levelu ten czar już kosztuje 10 milionów, więc to jest jedna statystyka. Jak dość często wymieniamy ekwipunek, jak tutaj czarujemy niepotrzebnie co niektóre rzeczy, no to jednak wiadomo, trochę tego golda się uzbiera, no a mija się to z celem, więc po prostu pamiętajcie, zaczarujcie sobie, no na tym głównym ekwipunku, jak jeszcze tu powiedzmy używacie kudawki ze stojaka, no to głównie wam się przyda talizman, głównie wam się przyda tutaj ewentualnie, poczekajcie, to nie bardzo, no rękawice wiadomo, no i tutaj ewentualnie ten miecz, to są chyba trzy rzeczy, które wam się najbardziej przydadzą, to zależy, mówię, od playstylu, natomiast no na stojaku to tak jak wam powiedziałem, pierścionek, ewentualnie amulet, tutaj możemy zbrojkę, tutaj nakrycie głowy, tak samo pasek, no bo dodatkowe piwko, no i tu buty, w zależności czy sobie no używamy klepsydr czy nie używamy, to co już powiedziałem, no ale mówię, myślcie po prostu, przeanalizujcie to sobie, bo nie ma sensu na co niektóre czary wydawać golda, jest to marnotrawstwo, komuś się może wydać, że to jest mało, ale jak tak się co chwilę coś czaruje, no to potem się troszkę tego golda uzbiera, także pamiętajcie o tym. Dobrze, kolejny błąd to jest nie trzymaj wolnych slotów w ekwipunku, to mi chyba samemu przyszło do głowy, jak się nie mylę, dlatego że Shakes to jest taka gra, że tutaj nie ma sensu trzymać jakoś bardzo dużo slotów wolnych w ekwipunku, najlepiej mieć po prostu jeden, dlatego że jak mamy jeden slot, no to możemy oczywiście robić misję, możemy tam kręcić kółkiem i tak dalej, no ale tutaj itemki najlepiej jest cały czas trzymać, czy to jakieś epiki właśnie do kibla, żeby codziennie wrzucać, zrobić sobie zapas, czy to jakieś itemy właśnie tak jak ja mam tutaj sporo do wiedźmy, jak akurat wiedźma będzie chciała powiedzmy, nie wiem, czapki albo jakieś buty, no to sobie będę mógł, o teraz na przykład chcę zbrojki, ja tych zbrojek tutaj troszeczkę mam, o ile się nie mylę, dokładnie tutaj mam jedną, no i tu mam drugą, więc mogę oddać do wiedźmy po prostu, żeby ciągle coś mieć w tym ekwipunku, ciągle sobie odkładać, bo coś nam się może przydać na przykład do rozmontowania u kowala, coś możemy oddać do wiedźmy, jakiś epik możemy wrzucić do kibla, no nie ma sensu trzymać wolnych slotów, ja tutaj mam akurat dużo, bo troszeczkę już sobie porozmontowywałem, ale tak czy inaczej staram się trzymać tylko i wyłącznie jeden slot wolny, no bo tak jest najlepiej, zawsze mówię, no po prostu te wolne sloty, które tutaj w tym momencie na przykład ja mam, to są po prostu useless sloty, można je sobie mieć zapełnione nawet jakimiś itemkami po 2,5 miliona, bo zawsze może wiedźma takowy chcieć albo coś takiego, rozumiecie co mam na myśli, w Shakesie najlepiej jest mieć wolne tylko i wyłącznie jeden slot, żeby tutaj robić codzienne czynności, no a cała reszta powinna być zapełniona, bo to jest marnotrawstwo, czy tutaj właśnie surowców do kowala, czy tutaj golda od wiedźmy, czy czegokolwiek, no na przykład możemy mieć jakieś epiki odłożone, jak jesteśmy graczem free to play, no i jak mamy misję dnia, żeby wrzucić jakiś tam epik do kibla, no to wtedy sobie tą misję możemy zrobić, właśnie dzięki temu, że mamy jakieś epiki poodkładane tutaj w plecaku, więc no mówię, starajcie się mieć zapełnione, ciągle zapełniony ekwipunek. Nieważne czy to będą jakieś epiki, czy to będą nawet zwykłe itemy, nawet jakieś itemy wiecie za nie wiem 500 tysięcy albo coś takiego, jak i tak nie macie co z nim zrobić, jak tutaj i tak macie slota, to lepiej taki itemek sobie zostawić, no bo on się przyda tak jak wspomniałem albo do rozmontowania, albo właśnie nawet do wiedźmy, zawsze to troszeczkę na plus, więc tutaj też jest ważne, żeby jak najszybciej ten skarbiec rozbudować do maksa i po prostu mieć go wypełnionego, mam nadzieję, że rozumiecie o czym mówię, lecimy dalej, teraz mamy kibel gemy, o co
co tutaj chodzi, na początku jak te gemy jeszcze nie kosztują za dużo, no to faktycznie do tego kibla można sobie te gemy wrzucać, bo one z tego co pamiętam dają 30 many, no i to jest spoko, nie? To jest bardzo dużo i ogólnie można tak sobie ten kibel uzupełniać, no ale na takim wyższym levelu, na przykład na moim, każdy gem kosztuje już 10 milionów, więc każde wykopanie gema to jest tak jakby jedna statystyka. No i tutaj uczulam, że jak już te gemy się zaczną robić droższe i tak dalej, no to może czas przestać je wrzucać właśnie do kibla, tylko lepiej je sobie sprzedawać, no i dzięki temu farmić statystyki, bo to małe w kiblu, przypominam, że maksymalna to jest 66, prędzej czy później wbijecie, nie będzie z tym problemu, no a jednak tego golda, którego stracicie przez ten czas, no to już niestety nie odzyskacie na postaci, więc uczulam na to. Na początku spoko, bo te gemy, mówię, są bardzo tanie, dają 30 many, więc to jest ok, no ale jednak potem jak już te gemy będą takie droższe, nie wiem w sumie po ile, to już zależy od was, no ale jak po prostu będą kosztować już więcej, na przykład nie wiem, 3 miliony, 4, 5 i w górę, mówię, na moim levelu już każdy nawet mały gem kosztuje 10 milionów, no to może trzeba zacząć je zamiast wrzucać do kibla to sprzedawać, bo dzięki temu mamy dodatkowe statystyki. No a jednak ta aura w tym kiblu nie jest jakoś bardzo ważna, to tak jak wspomniałem, prędzej czy później się wbije i jak najbardziej będzie w porządku. No i ostatni błąd w tym odcinku, broń z mroku Surki. Tutaj no nie chciałem o tym mówić, dlatego że macie podczas ulepszania takiej broni, bo tutaj chodzi oczywiście o ulepszanie, macie ostrzeżenie, że taka broń wam nie zwróci surowców, no ale widziałem, że tam pisaliście o tym, więc powiem. Oczywiście jak mamy tutaj broń, która ma dopisek, że ten przedmiot był już w toalecie, mowa tutaj o broni, która została wrzucona do kibla przez nas, o takiej, która nam poleciała ze strefy mroku, z wieży, z karuzeli z idolami, no to takiej broni nie ulepszamy bardziej aniżeli razy dwa. Dlaczego? Ano dlatego, że na przykład zobaczcie, tutaj na wojowniku mamy właśnie broń z kibla, jak sobie klikniemy plusik, no to mamy ostrzeżenie, ta broń nie ma ceny sprzedaży, za jej rozmontowanie lub sprzedaż nie otrzymasz zwrotu surowców zainwestowanych w nią u kowala, więc po prostu jak sobie taką broń ulepszycie jakoś tam bardziej, razy 5, razy 10 i tak dalej, no to potem jak chcecie odzyskać z niej gema albo nie wiem, rozmontować po prostu, to nie dostaniecie zwrotu tych surowców, pamiętajcie o tym, no bo po prostu stracicie, no jest to taka mechanika, tak to jest zrobione, no i trzeba o tym pamiętać, zresztą no tak jak wspomniałem, macie tutaj no dopisane, to wiem, że mało osób może czyta, no ale macie napisane, że niestety za taką broń nie otrzymacie surowców z powrotem, więc trzeba o tym pamiętać. Mowa oczywiście, jeżeli chodzi o broni z kibla, no to o takiej, którą wrzucimy do kibla, która ma ten dopisek, bo jak na przykład spukamy manę w kiblu, no i nam wyleci jakaś broń, no to ona nie ma tego dopisku, ma normalnie wartość golda, no i taką broń jak najbardziej można ulepszać i to się tyczy tylko broni. O tym też pamiętajcie, bo na przykład jak tutaj sobie kliknę, żeby ulepszyć ten trinket, no to już tego dopisku nie mamy, więc tutaj chodzi tylko o bronie, które mają ten dopisek, że już były w toalecie. No i tyle z mojej strony, taki myślę, że krótszy odcinek, no ale omówiłem to, co powinienem omówić, tyle miałem zapisanych rzeczy, oczywiście jeżeli czegoś nie było w tym filmie, jeżeli czegoś nie było w pierwszej części, to piszcie w komentarzu, chętnie sobie poczytam i ewentualnie zrobię kolejną część, subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę pamiętajcie zostawić, no i dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!